znów sędziowie ostrołęcy wyszli przed budynek Ostrołęckiego Sądu Okręgowego. Wyszliśmy tu wraz z osobami towarzyszącymi w geście solidarności, wsparcia i sprzeciw solidarności i wsparcia z sędziami, którzy nadal są represjonowani. To nie tylko sędzia Juszczyszyn od 714 dni zawieszony, sędzia Tuleja zawieszony od 426 dni, ale inni sędziowie. Ferek, Rutkiewicz, Mielewski, Gonciarek. Grono sędziów zawieszonych w Polsce się powiększa. I nie można ich zawieszenia traktować inaczej, jak tylko i wyłącznie jako wyraz represji ze strony władzy w stosunku do sędziów wydających orzeczenia niezgodne z wolą władz, z wolą polityczną. Jeszcze raz podkreślam, ci sędziowie zostali zawieszeni za wydane orzeczenia. Nie za kradzież kilograma kiełbasy, za jakąś łapówkę w związku z jakimś wyrokiem czy czynnością służbową. Za to, co orzekli. Zgodnie z tym, co uważają za prawo i zgodnie z własnym sumieniem. Od kontroli takiego orzeczenia jest wyższa instancja. Nie można dopuszczać nigdzie do tego, by orzeczenie skutkowało zawieszenie w czynnościach służbowych, by odpowiadać za to dyscyplinarnie albo karnie. Z głębokim zaniepokojeniem przyjęliśmy tę wiadomość, że 23 grudnia ubiegłego już roku wszczęte jest postępowanie w sprawie, gdzie celem rzecznika dyscyplinarnego Lasoty z Warszawy jest doprowadzenie do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej naszej koleżanki dr Marzanny Piekarskiej-Drążek. Osoby cieszącej się niesamowitym autorytetem i szacunkiem całego środowiska sędziowskiego. Też ma być pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za orzeczenie, które wydała w początkach grudnia. Mają o tym rozstrzygnąć członkowie Izby Dyscyplinarnej, a stan prawny co do tego rzekomo organu jest jasny. Izba tam powinna już być dawno zlikwidowana. Skutkiem braku działań zmierzających do natychmiastowej likwidacji tej izby jest nałożona kara, która biegnie z wysokością 1 000 000 dziennie. Z takimi orzeczeniami się nie polemizuje. Ta władza doprowadziła nasze państwo do roli skazańca wśród państw europejskich. Nałożyła kary finansowe i to nie ma znaczenia, że funkcjonariusze publiczni mówią, że stać ich na zapłacenie tej kary. Być może ich stać, ale przecież mają działać w imieniu społeczeństwa i na korzyść tego społeczeństwa, a nie wbrew. Nie zapłacą tego z własnych pieniędzy. Będą to pieniądze nas wszystkich, podatników. Nie są to jedyne problemy, z jakimi nasz wymiar sprawiedliwości obecnie się boryka. Wiadomo jest, że sytuacja nie rozjaśnia się, a zmierza ku jeszcze głębszemu chaosowi, zupełnej destabilizacji w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Wspomnę tylko, że w ostatnich czasach pojawiły się doniesienia, które w wysokim stopniu uprawdopodobniają, że orzekane przez tysiące sędziów w sprawach karnych nawiązki, mające służyć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępcami i osobom, które wychodzą z więzień, powinni uzyskać pomoc postpenitencjarną, służą władzy politycznej do zyskiwania sobie zwolenników, bądź też prześladowania opozycji tej władzy. Ja orzekam w sądzie karnym od 1987 roku. W tej chwili mam wrażenie, że moje ręce są ubrudzone.
wykonując taką władzę, jak wykonuje każąc, nakładając na wiązki, muszę mieć pewność i jasność co do tego, że jeśli orzekam na wiązki, to trafił na tam, gdzie jest jej przeznaczenie. Pokrzywdzonemu, ofierze, temu, który wychodzi z więzienia, by wszedł na drogę przestrzegania prawa, by nie czuł się osamotniony, by mógł normalnie uzyskać pracę, mieszkanie, byt. Musi to zostać bardzo szybko wyjaśnione, gdyż, jak mówię, tysiące sędziów karnych w tej chwili ma wrażenie, że zostaje wykorzystywany. Że nawiązki, które orzekają, nie idą tam, gdzie jest, nie idą tam, gdzie jest ich cel. Że zarówno cel, jak i środki są niezgodne z prawem. Nie może być tak, żeby jedna władza, tu sądownicza, musiała coś robić, bo te nawiązki w kwotach 5-10 tysięcy minimum musimy orzekać, przez inną władzę były wykorzystane niezgodnie z prawem. To budzi ogromne opory moralne. I tak musimy takie nawiązki orzekać, ale gdy dochodzą do nas informacje, że kwoty z tych nawiązek wielokrotnie przewyższają kwoty ściągane z grzywien czy kosztów sądowych, trafiające do Skarbu Państwa i tam potem wydawane, to mamy wrażenie, że takie prawo zostało przez ustawodawcę celowo sformułowane w taki sposób, by służyło woli aktualnej władzy politycznej i celowi, jaki dla niej jest najważniejszy, a nie dobru Polaków. Na takim działaniu władzy tracimy my wszyscy, my Polacy. I to jest działanie tylko doraźne. Nie spotykaliśmy się 2-3 miesiące, mieliśmy wszyscy nadzieję, że ktoś w końcu postąpi racjonalnie. Nieracjonalnym jest dalsze utrzymywanie Izby Dyscyplinarnej, nieracjonalnym jest robienie w tej chwili kampanii wyborczej, chociaż to za szumnie powiedziane, do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy tam 15 członków, którzy powinni być wybierani jak dotąd przez sędziów, a nie polityków. Dalej trwa procedura, by byli to nominanci polityczni. Z tego, co wiemy, na te 15 wakujących stanowisk od marca zgłosiło się 20 sędziów, tych samych. Naprawdę w naszym środowisku osoby, które nie szanują prawa albo takie interpretują, by było to zgodne z wolą klasy politycznej, to wyjątki. To, że nas wychodzi tak mało, to nie znaczy, że tylko my jesteśmy osobami, które potrafią pokazać swoje twarze i wypowiedzieć słowa sprzeciwu. Wiemy, że tych nas popierających jest kilkakrotnie więcej niż ta garstka, która obecnie, nie zawaham się powiedzieć, jest na garnuszku władzy i osiągnęła jedynie krótkotrwałe sukcesy w cudzysłowie karierze prawniczej czy stanowiska i apanaże finansowe.